Witam serdecznie. Dzisiaj jest 17 lutego. Naszym głównym zadaniem będzie chyba Astrum. Trzeba przesadzić, ponieważ już nas woła swoim pędem kwiatowym i mówi: halo, halo, ja już tu wyrastam, chcę kwitnąć, a mam jeszcze starą ziemię, nie mam nic do jedzenia, mam suchutko, ponieważ jego się nie podlewa w czasie spoczynku. Hypoastrum, inaczej zwane amaryllisem, dość błędnie, ale tak przyjęło się, że mówi się na to amaryllis. Bardzo łatwy w uprawie kwiatek, tylko trzeba pewną rzecz robić, żeby on kwitł co roku. O czym zaraz opowiem, zaraz będę przesadzała, zaraz będę pokazywała, więc to jest zainteresowane hypoastrum, niech zostanie na chwileczkę. Drugą rzeczą bardzo fajną jest to, że dzisiaj sobie robiłam kanapeczkę. Zadziwiły mi te pomidorki, ponieważ już w środku pomidorka miałam takie wykiełkowana nasionka. Jest to pomidorek z Biedronki. Niestety niezbyt smaczny, dlatego nie mogę zachować tego nasionka, bo chciałam zostawić sobie, zobaczyć co z tego wyjdzie. Po prostu wyjdzie to normalna roślinka, tylko że niestety pomidorek był niesmaczny, mało smaczny, więc nie zagości w mojej uprawie. Wiem, że niektórzy sieją na 14 lutego pomidory, wtedy jest pomidorowe lowe, ale dla mnie troszkę za wcześnie jest, dlatego ja dopiero w marcu będę siała, pewnie 1-2 marca będę siała moje pomidorki, o czym oczywiście będę informowała. Pomidorek sobie leżał 2 tygodnie na parapecie, no i spójrzcie. Tutaj raz, tutaj też są kolejne i kolejne, a tutaj mnóstwo. Dało się go zjeść, natomiast no pluło się tymi kiełkami. Także taka ciekawostka. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda pasjonatka ogrodu, to właśnie wygląda tak według mojej córeczki. To właśnie jest pasjonatka ogrodu. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam zwrócić uwagę, to jest kwiatek. Kalanchoe. Często go kupujemy w zasadzie w takich śmiesznych, ciekawych doniczkach. Cieszy nas, potem usycha, opada. I zawsze go wyrzucamy, bo no bo liściuchy, kto będzie trzymał liściuchy, po co? Natomiast nie róbmy tego, ponieważ jest to bardzo łatwa roślina w uprawie, bardzo dużo nam wybaczy, ma bardzo mięsiste listki i dzięki temu nie trzeba go tak często podlewać, a ktoś o tym zapomina. Prawie kaktusa można podlewać. A jak zostawimy, to za 2 latka będziemy mieli taką roślinkę już piękną, kolorową. Wiadomo, że to jest inny kolorek, tak? Ale bardzo dobre jest w niej to, że ona kwitnie, no 3-4 miesiące na pewno będzie Wam kwitła. Ta już kwitnie 2 miesiące, a zwróćcie uwagę, że już wypuszcza kolejne. A wcale o nią nie dbałam, w tym roku jeszcze nawet jej nie podlewałam nawozem do kwiatów, a powinnam niestety. Ale widzicie, ona sobie z wszystkim radzi. Piękna roślinka. W lutym mamy piękne roślinki na parapecie. A taką roślinkę zazwyczaj wyrzucamy, bo liściuchy, po co komu liściuchy, i wyrzucamy. Nie wyrzucajmy tego, zostawmy, a będziemy mieli co roku piękne kwiatki. Także bardzo, bardzo polecam. Kalanchoe. No i dobra, do roboty. Pasjonatka ogrodu musi zająć się amaryllisem. Także do roboty, przesadzamy. No to moi drodzy, do roboty. Jak już mówiłam, hypoastrum, często zwane amaryllisem, nam już tutaj pokazuje swój pęd kwiatowy. Często właśnie pędem kwiatowym, często kupujemy w ogóle takie cebulki z tym pędem kwiatowym wyrastającym, bo on tam właśnie zaczyna swoją wegetację. Co robimy? Wyciągamy starą cebulkę, tak? Widzicie, obsypujemy wszystko, co jest. Wszystko trzeba obsypać. Chcemy tego pozbyć. Stare korzonki też, to są martwe korzenie, zobaczcie, to wszystko są korzenie. Martwe korzonki. Wszystkiego się pozbywamy. Ale część można zostawić, ale takie przydługie, to trzeba wszystko. Wszystko trzeba wywalić. Trochę też trzeba bulwę oczyścić z tych liściuchów. Została nam taka bulwa. O! Taką bulwę możemy sobie zostawić. Widzicie? Często to właśnie takie bulwy kupujemy bez tych listków. Taką o! Ona była niepodlewana, a już wyrasta. Widać? Chyba widać. Co robimy? W tą starą doniczkę, której była już prędzej,
Nasypujemy sobie ziemi. Może być to obojętnie jaka ziemia, bo tak czy siak będziemy musieli nawozić nawozami do kwiatów kwitnących, ponieważ to jednak ma duży kwiat i jest dość żarłoczne. Poza tym im bardziej się nią zapiekujemy, im więcej im damy do jedzenia, to wywalamy troszeczkę, tym będzie będą ładniejsze kwiatuszki i więcej pędów kwiatowych, i więcej w pędzie kwiatowym będzie kwiatków, więc podlewamy, nawet jak nie ma kwiatka, o czym zaraz powiemy. I teraz tak, nie zakupujemy całej tej bulwy, bo nie można. Najlepiej jest ją trochę zagłębić i obsypać. Fajnie, że była doniczka dość spora, z tego tytułu, może troszkę wyżej, o, troszeczkę wystawała, o, tak może być. Żebyś kamera nie trzęsła. I co teraz robimy? Podlewamy. Nie za dużo, żeby nie stała w wodzie, ponieważ to jest jednak cebulowe, więc jak będzie miała za dużo wody, to zgnije. Wróciliśmy. Także podlewamy. Podlewamy raz w tygodniu. Nie za obficie. Co drugi tydzień podlewamy z nawozem do kwiatów kwitnących, obojętnie w zasadzie jakim. Chodzi o to, że nawet jeśli on nie ma kwiatu, a będziemy go podawali do roślin kwitnących nawozem, to wtedy będzie cebula będzie rosła, będzie więcej pędów kwiatowych zawiązywała, w pędzie kwiatowym będzie więcej kwiatów i bardziej zaopiekujemy się tą bulwą, nawet jak już nie ma kwiatów, bo kwiaty będą wyrosną za jakieś 3-4 tygodnie, pocieszą nas 2-3 tygodnie i później będą same liściuchy, ale te liściuchy zostawiamy aż do sierpnia i w sierpniu przestajemy podlewać w ogóle. Roślina ma obumrzeć. Nie obcinamy na razie listków. Listki mają same obumrzeć i wszystkie składniki naturalne, które były w listku, muszą wrócić do cebulki. I jak wszystko sobie ładnie obeschnie, schowamy sobie taką doniczkę, którą przed chwilą widzieliście, z taką cebulą zaschniętą. Schowamy sobie do piwnicy, na parapecie zostawimy. Nie musi mieć światła, nie musi mieć nic. Absolutnie nie podlewamy. Często właśnie robimy ten błąd, że podlewamy liście, no są liście, to przecież to nie może umrzeć i podlewamy, i podlewamy, i podlewamy przez 2 lata, no to nie kwitnie. Dlaczego nie kwitnie? Bo ta cebula potrzebuje okresu spoczynku. Dlatego od sierpnia zaprzestajemy podlewania, odstawiamy, zapominamy o tym. I w moim przypadku często jest tak, że sobie przypominam dopiero o tym, że muszę podlewać, jak widzę albo piękne amarylisy u innych ludzi, albo właśnie jak widzę ten pęd kwiatowy. Kwiat jest piękny, łatwy w uprawie, jeżeli wiemy, że musimy go przechowywać i zasuszyć, to będzie tam co roku kwitł. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby wyrósł samymi liśćmi. Jeżeli wyrosł samymi liśćmi, znaczy, że się wraty nimi nie opiekowaliśmy, uważaliśmy, że są zielone liście i sobie jakoś tam poradzi kwiatek. Kwiatek musi być podlewany nawozem do roślin. Też nie musi być mocno skondensowany, wystarczy tylko trochę, tak? Co drugi tydzień, raz w tygodniu normalną wodą, co drugi tydzień wodą z nawozem. Także polecam, pasjonatka ogrodu też polecam. Także do roboty. Można kupić te amarylisy jeszcze, można już kupić właśnie te cebulki, które mają właśnie te kwiatki. Często kupujemy w takich doniczkach, gdzie się ledwo mieści ta cebulka. Kupcie, zakwitnie. Obumrze i potem przesadzić do troszeczkę większej doniczki, żeby było bardziej stabilne, bo ten kwiat później wyrasta i później może się przewracać. Także bardzo polecam. Do roboty, moi drodzy.